Przede wszystkim znowu poziom 7, naszy ciąg Factorio, leniwy skurczybyk. Dobra, popatrzcie na nasze piękną produkcję mocy. Co prawda teraz spada, bo już się zaczyna wieczór, ale w trakcie dnia tylko 4 MW silników parowych musimy wykorzystywać. W trakcie nocy system się przełącza z powrotem na produkcję silników parowych, żeby jak najmniej zużywać akumulatorów. Ale generalnie możemy powoli zacząć w sumie ograniczać produkcję silników parowych, ponieważ już taką mamy świetną. Uła, co tu się wydarzyło? Serio? Jak oni się przekradli? Jakoś tutaj musieli się przejść, dobra. W takim razie tym musimy się również za chwilę zająć. Zaczną nas tutaj. W sumie już za chwilę zaczną nas napastować, więc w sumie jedźmy tam od razu. Dobra, chciałem zacząć od budowy drugiej linii żelaza, ale to musi poczekać w takim razie. Dobra. Muszę okrążyć całą bazę, żeby wygodnie tam przejechać. Te głupi obcy. A właśnie, nie mam czołgu. To jest pewien problem. A! Okej, muszę znaleźć jakieś działko laserowe. Tak, zapomniałem, że nie mam czołgu i że bez czołgu nie jestem takim chojrakiem. Dobra. W takim razie zrobimy to w staromodny sposób. Mianowicie przy użyciu wieżyczek. Okej. Sieć logistyczna się tym zajmie. A dlatego się nic nie buduje. Dobra. Ale ja chcę, żeby tu były wieżyczki. Sorry. Gdzie położyłem średnie słupy? Tutaj. Dobra. Wchodzimy bliżej. Sobie zbudujemy tutaj. Spadaj. Okej, tam jest więcej dużych. Musimy sobie jeszcze dalej linię przeprowadzić. Tak, wiem, że jesteś i że mnie bijesz. Nie musisz o tym mówić. Okej. Dobra. Zostało uszkodzonych, dobra, ale nic nie zostało zniszczone. Dobra. Zróbmy tutaj jakąś obronę. Myślę, że tutaj w takim razie. A, tutaj cały czas jesteście atakowani. Tak, tam wam się namnożyło rzeczy. Również się tym zaraz zajmiemy. Dobra. Pozbierajcie to wszystko szybko. I tak. Zbudujemy sobie obronę gdzieś tutaj. Dobra. I zróbmy może posterunek gdzieś tutaj, żeby zmniejszyć ich szanse, że uda im się tak znowu przycisnąć. Okej. Przy okazji możemy zupgrade'ować tamten posterunek do 4 dział laserowych. Chociaż wiecie co, tutaj bardziej by się przydało zniszczyć tutaj parę legowisk. Powiedzmy ten. Okej. Dobra. Zrobimy szybki upgrade. Won.
to zdejmiemy. Tak. Okej. To chyba nie powinni stawiać już większych problemów. Mam nadzieję, że nie będą próbowali odbudowywać tego siedliska. Jeżeli nie będą, to nie będzie problemów. Okej, dobra. Nasz zasięg wieżyczek. W sumie tędy mogą się jeszcze przycisnąć, ale już mają na to dużo mniejszą szansę. Dobra. Okej. Zajęło więcej czasu niż chciałem. Po drugie, co dzisiaj planuję jeszcze zrobić, możemy zacząć budowę tego wypełniacza. Niwelacyjny materiał skalny, jakkolwiek się to nazywa. I tutaj dobudować sobie kolejny klaster. Okej, drzewa. Won. Dobra. Wracając do bazy. Zbudujemy to mniej więcej tutaj. Tam, gdzie jest cała reszta produkcja takich rzeczy. I tak, powiedzmy, że długo się to buduje. Pół sekundy i potrzebuje 20 kamienia. Okej, no to jedna fabryka powinna nam wystarczyć. Okej, tylko bliżej. Potrzebujemy dwóch szybkich podajników. Jeden na wyjście. Pasywny materiał i jeszcze pasywna skrzynia zaopatrzeniowa. I ograniczymy to, nie wiem. Nie wiem, ile stack tego posiada. 100. No to do 4 stacków. Okej. Zapodamy trzeci podajnik. Już prawie będzie mogło pracować z pełną wydajnością. 20 kamienia nas na pół sekundy to dużo. No dobra. Ponadto, to co zacząłem robić, a nie mogłem skończyć przez nagły atak obcych. Zostawię gdzieś tutaj samochód. To produkcja podajników. Ponieważ jak zacznę sobie produkować te stacje na lewo i prawo, to będę potrzebował również podajników na lewo i prawo, a nie chce mi się ich ciągle robić z ręki. Dobra, więc robię sobie tutaj drugą fabrykę szybkich podajników, bo nie chce mi się jakoś wyprowadzać tutaj wyjścia. Tutaj zrobię sobie podajniki masowe. Potrzebuję szybkich podajników, układów i trybików. Okej, no to z tym również będzie problem. Ty nie potrzebujesz trybików, ty potrzebujesz trybików. Wiecie co, zrobię tak w takim razie i ty będziesz produkował trybiki. A właśnie, czy te potrzebują trybików? Nie. Więc tak, ty będziesz produkował trybiki. A tutaj jednak zrobię sobie linię. Taką, z szybkimi podajnikami. Będą wchodziły szybkie podajniki. I będą wchodziły trybiki. Dobra. Potrzebujemy jeszcze zielonych. Okej. Tak. Potrzebujemy jeszcze czerwonych, ale to za chwilę. Dobra, a ty potrzebujesz po prostu zielonych. Chwila jeszcze raz. Potrzebujesz podajników masowych oraz zielonych. Zielone płytki, dobra. Tak. Chcę jeszcze podłączyć to wszystko do prądu.
i zrobić wyjścia. Bo przy okazji muszę sobie więcej skrzynek również zrobić. Dobra. Ty również potrzebujesz czerwonych układów. Dużo potrzebujesz jednego. Jak dam ci 177 zapasu, to wystarczy ci na długi czas. No i dobra. A, jeszcze ty. Musimy pograniczać to. Jedzmy do dwóch staków. I tak. Zrobimy sobie tutaj stację, którą będziemy wozić do tej stacji. Zrobimy sobie tutaj prostą sygnalizację, aby się pociągi nie stukały nawzajem. Oraz do tej stacji podłączymy tutaj wszystkie trzy kopalnie, co powinna nam na dłuższy czas starczyć. Okej, ale najpierw podajniki, dobra, to jeszcze troszkę zajmie czasu. Co do niwelacyjnego ma... Tutaj nie podajesz. Dobra. Co do niwelacyjnego materiału skalnego. Chociaż nie. Sobie go zatrzymać. A właśnie, mamy już całkiem spory zapas stali. Możemy ruszyć z powrotem z badaniami. Powiedzmy szybko strzelnąć wyrzutni rakiet 5. I tak, wracając tutaj. Niwelacyjny materiał skalny. A właśnie, Takumi 2 filmy temu zauważył, że plusem zwiększa się wielkość pędzla. Więc dzięki za spostrzegawczość większą ode mnie. Okej, czy nie mogę tutaj budować? Wygląda na to, że nie mogę robotom rozkazać tego zbudować. Dobra. W takim razie zgarnę kawałek tego i dobudujemy ręcznie tamten ląd. Dobra. Stoła powinna zdecydowanie nam wystarczyć. Się wszystko robi ładnie. I tak, jedziemy. Że powinienem jakiś prześwit zrobić w bazie, żeby taki specjalny do przejeżdżania pojazdami, na przykład tutaj. Ale dobra. Wow. Okej, dobra. Myślałem, że tutaj już coś się dostało. To jest naszych ostatnich wojaży. Już tutaj się zapędziły, dobra. Zrobimy tak. Zrobimy sobie tutaj ląd. Potrzebujemy jeszcze tutaj lądu. No i dobra. Przy okazji to jest trochę ropy naftowej, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało tutaj sięgać po nią. Jeżeli tak, to po prostu pokasuję część tych rzeczy. Dobra, teraz dobudujmy sobie tutaj klaster. Coś tam jest, tylko drzewo. Dobra, więc to usunę. No i dobra. Dobra. Co dalej, co dalej? Dalej się weźmy za stację. Tutaj może. Okej. Myślę, że zrobiłbym ją tak poziomo. Okej, czy mogę sobie skopiować to? Byłoby przydatne. Taka schematów, nowy schemat. Dobra. Coś takiego. Okej. Coś takiego chcemy tutaj również zbudować. Wprawdzie wyjście sobie zrobimy na górę, a nie na dół, ale to nie będzie problemu. Dobra, z której strony to chcemy zrobić? Chyba kopacze sobie tak ustawię. Więc powiedzmy, że
takiego? Chciałbym tutaj, żeby tutaj powiedzmy, albo nie. Kopacza sobie ustawię od prawej do lewej. Będę kopał w tą stronę, więc mogę sobie zrobić coś takiego. O. Dobra, tylko może troszkę odstępu zrobię jeszcze od reszty bazy. Żeby za bardzo nie ograniczać jej. Dobra. Dobra, te roboporty troszkę mi przeszkadzają. Tak? No powiedzmy. Dobra. Wezmę sobie z powrotem zapas rzeczy. Potrzebujemy z 200... A, znowu zły przycisk. Z 200 tego. Potrzebujemy dodatkowy przystanek również zrobić. Dobra. Przystanek kolejowy. Ciach, ciach, ciach. Dobra, jeden starczy. I więcej stalowych skrzyń. A w sumie powinienem uruchomić gdzieś produkcję stalowych skrzyń. Ciągle mi się przydają do różnych rzeczy. Dobra, stalowa skrzynia. Dobra, zaraz ci dam również zasoby. Więcej płytek. No i dobra, starczy na jakiś czas. Zbudujmy sobie te kopacze od razu, anim zaczniemy wyjeżdżać na górę. Powiedzmy, że tak. Dobra. Teraz powiedzmy, że tutaj. Tutaj jeszcze parę samotnych. Dobra. Teraz linie. I prąd. To jeszcze jedna brakująca linia. I tutaj. I jeszcze tutaj prąd. Dobra, już mamy chyba wszystkie technologie potrzebne do silosa rakietowego, fajnie. Więc będziemy mogli to zrobić, jak już będziemy mieli zaawansowane pakiety naukowe. Ale w międzyczasie, czy możemy chcemy jeszcze coś przebadać? Może wydajność wydobycia? Czemu by nie? Albo zwiększona ładowność podajników. To również się przyda, jak już teraz zaczęliśmy z nich korzystać. Dobra. Połączmy sobie to prądem. Zaczęło kopać ładnie. Oj, dobra. Ścielacz taki. Taki. Mniej więcej tak samo jak tam będziemy ładować. Może nie jest to najbardziej idealne co jest na świecie, ale można by to zrobić, ale będzie działać. Dobra. Może nie za dużo. Tutaj będziemy mieli w sumie dwa pasy. Tamten wcale. Po prostu. Mhm.
Może lepiej tak zrobimy. Ok. Nie w tą stronę, w tą. Dobra. Tam jeszcze mały rozdzielacz. W ten sposób. I to jeszcze musimy połączyć. No i ładnie. Prace ruszyły. Teraz musimy jeszcze to poprawić, żeby jechało na górę. Ok, dzięki za zapasy. W sumie tą stację mogłbym zrobić mniejszą. Nie przewiduję, żeby tutaj więcej niż jeden wagon zajeżdżał na razie, ale dobra. Tak. Tak. Jedziemy na górę. Że tutaj trochę zjedziemy na bok, żeby ominąć fabrykę bardziej. Dobra, możemy jeszcze bardziej na bok pojechać, żeby ominąć również to złoże, że węgla, które kiedyś możemy chcieć eksploatować. No i dobra, może z tych mniejszych rzeczy, które mi jeszcze pozostawały. Szybkość hamowania, może zacznijmy to badać. To zwiększa szybkość hamowania pociągów. Dzięki temu, że szybciej hamują, szybciej mogą również jechać z pełną prędkością, więc transport odbywa się szybciej. Ok. Dobra, jeszcze tutaj. Teraz na górę. Dobra, może to niech roboty mnie po prostu sprzątną. Chodźcie. No i dobra. Dopijemy się tutaj. Tego złoża chyba nie zamierzam planować. Nie planuję na razie używać, więc na razie go leję. Wjeżdżamy tutaj. I również potrzebujemy wyjazdu tam. Ok. Szybkość hamowania 2. Dobra. Ok. Tutaj. Dobra. Wystarczająco torów. To poproszę. Jeden stack. Ale zanim to zrobimy, musimy również zrobić sygnalizację. Dobra, semafory. Potrzebują tylko układów elektronicznych i żelaznych płytek. Dobra. Czy tam postawiłem przystanek? Tak, postawiłem przystanek. Gdzie kopalnia żelaza 2. I tak, potrzebujemy semaforów. Zróbmy sobie troszkę na zapas. Dobra, tyle na razie powinno starczyć. I tak, tutaj dokończymy zjazd. I to będzie bardzo proste użycie semaforów. Nasz jedyne, czego potrzebujemy, to ustawić tutaj w obie strony. Zresztą tam już jeździ na razie pociąg, więc mogą być obok siebie. Oraz tutaj w obie strony. Jak to będzie działać? Semafor dzieli tory na segmenty. Mianowicie ten semafor dzieli segment na jeden do przodu przed nim oraz segment do tyłu przed nim. I teraz tak. Jak widzimy, cały ten segment przed nim, segment
kończy się na następnym semaforze. Więc tutaj się rozpoczyna segment, on jedzie oraz kończy się na tym semaforze i na tym semaforze. Więc cała ta stacja jest po prostu jednym segmentem. I teraz tak, jeżeli cokolwiek będzie się znajdowało na stacji, to te wjazdowe semafory, ponieważ semafory są prawostronne, więc ten jest semafor wjeżdżający na stację oraz ten, one będą wskazywać czerwone światło i nic nie będzie mogło wjechać, dopóki coś jest na stacji. Natomiast te semafory wyjeżdżające, jak widzicie, wskazują wszystko, co jest za nimi i sprawia, że nic nie będzie mogło wjechać. Generalnie, dobra, mobilne akumulatory, dobra, niech będzie. Generalnie nie jest to ustawienie, z którego chcielibyśmy korzystać, jeżeli by wyjeździło więcej pociągów niż jeden, ponieważ one mogłyby się wtedy blokować. Ale dopóki jeździ jeden pociąg, to będzie dobrze działać. Widzimy, jak teraz puścimy pociąg z tamtej stacji. On będzie sobie tutaj czekał grzecznie, aż ten skończy rozładunek. Tak, to troszkę trwa, ale zaraz również nad tym zaradzimy, jak dobudujemy kolejne rozładowanie, tak, kolejne te do rozładowywania. Dobra, rozładował. Jak widzicie, teraz ten pociąg już mógłby wjechać bezpiecznie. Dobra, i to jest bardzo prosty system. Na większą skalę raczej nie będzie używany. Na większą skalę będziemy musieli budować tory w dwie strony, czyli tor w jedną stronę i tor w drugą stronę. I wtedy oznaczamy, który tor służy do jazdy w którą stronę. Ale dobra, ale na razie do naszej sytuacji coś takiego wystarczy. Dobra, w takim razie potrzebujemy kolejnej kolei. Raczej kolejnej lokomotywy. Może po prostu zamówię sobie szybko stak silników. I tak. Lokomotywa oraz wagonu. Będziemy potrzebować, ale dobra, to za chwilę. Czy moje silniki lecą? Nie, czyżby nie były. Czyżbym ja nie był w zasięgu? Okej, już lecą. Dobra, tutaj zbudujemy sobie wagony. Dobra, co jeszcze możemy. Ilość robotów podążających. Z robotów podążających nigdy nie korzystam, więc nie widzę, żeby to było sens. Pola logistyczne postaci. Okej, to nam się przyda. Dobra. Dobra, moje silniki już lecą. Dobra, buduj się. I tak. Oj, nie tak dużo. Żelazna płytka, stal oraz trybiki. Okej. Przy okazji gdzieś pozgarniałem żelazo. Więc je poładuję może po prostu do piecy. I tak. Dobra. Starczy. No i dobra, wracamy na dół. To jest wszystko dobrze, powinno być dobrze. Dobra, to stawiamy lokomotywę. Tak, dajemy jej wagon. Dajemy troszkę paliwa na początek. No i dobra, żeby zwiększyć wydajność tej stacji załadowczej, będę po prostu dołączał do niej kolejne tutaj kopalnie.
Na razie zostawię to tak. Dobra. I ty pociągu. Będziesz sobie jeździł kopalnia żelaza 2, pełne wagony. Oraz kopalnia, znaczy baza żelaza, puste wagony. Albo upłynie powiedzmy 20 sekund. Ponieważ teraz będą jeździły dwa pociągi, więc jest duża szansa, że ta stacja już się będzie kompletnie zapełniać, baza żelazo, więc nie chcemy, żeby one się blokowały w nieskończoność. Chociaż w sumie, czy nam by to szkodziło? Może nie. Może usuńmy to. Na razie niech tak jeżdżą. Po prostu będzie taka sytuacja, że jeden pociąg może długo stać na stacji, ponieważ będzie czekał, aż się kompletnie wyładuje, a drugi będzie czekał na niego długo czasu, ale nie powinno nam to w sumie przeszkadzać w niczym. Dobra. No to w drogę. Zobaczmy, czy to działa. Powinno działać. Okej, tamten pociąg już odjechał z stacji, więc będziemy mieli wolną drogę. Żeby wam pokazać, zamówię go z powrotem. Żeby jechał na bazę żelazo. I zobaczycie, jak sobie będzie tutaj grzecznie czekał, aż ten się wyładuje. Tak, koniecznie muszę dodać drugą rozładownię z drugiej strony oraz zwiększyć tą liczbę pasów. Okej, dobra, pojechał, teraz ten sobie wjeżdża. Okej, fajnie, wszystko działa. No i dobrze, to powinno zaradzić naszym ostatnim problemom z żelazem. Dobra, co chcemy sobie dalej przebadać? Może amunicję lotkową. Strzelby są całkiem spoko. Nie robiłem jeszcze żadnej, ale są całkiem spoko. Dobra. Tutaj wiecie co? Myślę, że obetnę produkcję o połowę. Ponieważ w nocy ona działa na maksa. Ej, pojemność akumulatorów 0. A okej, okay, naładowują się cały czas. No okej, okay, to oznacza, że potrzebujemy w takim razie jeszcze więcej produkcji energii. Okej. Okay. Okej, okay, gdzie chcemy... Okej, okay, dobra, jeszcze raz zajrzyjmy na to. Bo jest dzień, pełnia dnia i jeszcze tak, produkcja nam nie wystarcza i ledwo napełni akumulatory. I w nocy silniki parowe musiały pracować na pełnej parze. Okej, czyli musimy zwiększyć produkcję energii. Myślę, że tutaj jest całkiem spoko miejsce. Zrobię sobie trochę miejsca, żeby łatwiej móc wjeżdżać i wyjeżdżać z bazy. Okej, tutaj to mi się nie podoba. Ich chyba nie powinno być. Dobra, to powiedzmy, że tutaj sobie zbuduję kolejną elektrownię. Czyli, okej, czy będzie w zasięgu sieci? Nie będzie. Musimy sobie pobudować tutaj roboport. Okej. Oraz połączenie z siecią. Dobra. I będzie się powoli budował teraz. Tam w ogóle nasza ilość robotów. Okej, czy nie przybywa nam robotów konstrukcyjnych? Czy coś jest, jakiś jest problem? Okej, nie produkują się. Ale nie wiem czemu.
Okej, dobra. W takim razie to zbadam. Okej, następnym naszym celem chcę sobie to zaupgrade'ować do 4 pasów, ale to zrobię już poza nagrywaniem. Więc chyba jesteśmy już gotowi, żeby zacząć zmierzać do zaawansowanych pakietów naukowych. Będziemy potrzebowali do tego chyba troszkę większej produkcji miedzi. Zobaczymy. Bo tak, będziemy potrzebowali dużo, dużo różnych układów elektronicznych do produkcji tych pakietów. I po prostu 30 miedzianego drutu. O, więc dobra, więc pewnie będziemy musieli zwiększyć naszą produkcję miedzi. Ale dobra. Więc póki co, dziękuję wszystkim za uwagę i słyszymy się w następnym odcinku Factorio. Cześć!